pierwsza komunia święta dzieci w katedrze lwowskiej. W niedzielę 29 maja 17 dzieci z parafii katedralnej przystąpiło do pierwszej komunii świętej. Po raz pierwszy w swoim życiu dzieci pod postacią chleba i wina przyjęły Pana Jezusa do swoich serc. W przeddzień wszystkie dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do sakramentu pojednania i doświadczyły przebaczenia miłosiernego Ojca. Wraz z nimi raduje się cała wspólnota parafialna, Kościół Chrystusowy oraz całe niebo. Wszyscy obecni modlili się razem z dziećmi i życzyły im, aby dzieci każdego dnia doświadczali w swoich sercach tej bezmiernej miłości Pana i Jego błogosławieństwa. Parafialni goście, wszyscy jesteśmy wzruszeni tą chwilą i pełni radości. Nie ma nic szczęśliwszego dać dzieciom to, co najpiękniejsze, co najważniejsze. I dzisiaj właśnie to chcemy przekazać. W Kościele katolickim istnieje piękna tradycja Białego Tygodnia. Z tej okazji w przyszłym tygodniu codziennie podczas mszy świętej o godzinie 18:30 dzieci wraz z rodzicami są zaproszeni do udziału w Eucharystii. Uroczystość momentu będą podkreślać świąteczne białe szaty, w które będą ubrane dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Блаженні ті, хто бере свої одежі, щоб була їхня влада над деревом життя. Алелуя! В овім часі, в часі останньої вечері, Ісус підніс очі до неба і молився тими словами. Ojcze Święty, nie tak za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, Ty Boże Ojcze, była w nich, a ja abym był z nim i w nich. Modlitwa o to, byśmy byli jedno, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem. O to Pan Jezus się modlił podczas ostatniej wieczerzy. I dzisiaj spełnia się to na tych dzieciach, ale także na każdym, kto przyjmie komunię świętą. I zobowiązali się, że wychowają was w wierze. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? W uroczystej godzinie pierwszej komunii świętej złóżcie, drogie dzieci, Panu Jezusowi, również przyrzeczenie. Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować? Przyrzekam. Ojcze nasz, wolny, dawalego i zmieszczający się, rozwoju się Świętą Cerkwę Bożą, pod której nazwą Świętiszą Ojca Franciszka, dochadzę ja w autentycznym świadectwie pro wskrzesło pod wszystkimi narodami, Тебе просимо. Боже милосердний, Который умаснен шаба Арцибіскупа Мячеслава, Біскупов помацніших Леона і Едварда, Некше своє навчання і пастерську тростку Провадив Костю Львовський Дорогом евангелічної вірності. Тебе просимо. Слухай нас, Пане. Збавіння. Różaniec. Przynosimy Tobie różaniec, przez który stajemy się dziećmi Maryi, którą nam dałeś za matkę podczas konania na krzyżu. Podobnie po wieczerzy w Jąkiej i dzięki Tobie składając błogosławień i podał swoją uczniom mówiąc.
Do Lwowa przybyła delegacja Konferencji Episkopatu Niemiec. Na czele przybyłych jest biskup Augsburga Bertram Johannes Mayer. Jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II ówczesny osobisty sekretarz papieża, obecny arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki, miał okazję współpracować z biskupem Mayerem. Biskup Mayer przyjechał odwiedzić nasz Kościół i naszą ojczyznę Ukrainę. I jestem bardzo wdzięczny za tą solidarną wizytę i za jej wsparcie. Przede wszystkim dziękuję za modlitwę, za pomoc humanitarną i dziękuję za przyjaźń, jaka narodziła się podczas naszej pracy z Janem Pawłem II. Jego eminencja biskup Augsburga w czasie pobytu na Ukrainie odwiedził już ośrodki dla przesiedleńców wewnętrznych w Soloncji i Sokilnykach, którymi opiekuje się archidiecezja Lwowska Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. 2 czerwca biskup Mayer spotkał się z księżmi i osobami konsekrowanymi archidiecezji lwowskiej podczas kongregacji duchowieństwa. A w najbliższą sobotę jego eminencja Bertram Mayer dokonał konsekracji kamienia węgielnego nowego kościoła w Radechowie, którego budowę zgodzili się wspierać finansowo katolicy z Niemiec, a mianowicie z diecezji augsburskiej. Trzynasty dzień ministranta. Życie toczy się dalej. Trzeba żyć na chwałę Boga. Pod takim hasłem w lwowskim seminarium archidiecezjalnym odbył się już 13 dzień ministranta. Mimo wojny do Brzuchowic przybyło prawie 300 ministrantów z różnych parafii archidiecezji lwowskiej. Kapłani i zakonnicy, którzy w tym czasie przybyli na kongregację duchowieństwa, modlili się wraz z ministrantami o zwycięstwo i pokój dla Ukrainy oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W ramach Dnia Ministranta dla jego uczestników przewidziano różne seminaria tematyczne, liturgiczne, biblijne oraz muzyczne, a także zawody sportowe w piłce nożnej, siatkówce i tenisie stolowym. Według organizatorów 13 Dnia Ministranta archidiecezji lwowskiej takie wydarzenia są okazją do nowych znajomości, a także komunikacji z rówieśnikami, której tak teraz dzieciom brakuje. Na zakończenie Dnia Ministranta zwycięzcy piłkarskiego turnieju tradycyjnie otrzymali nagrodę z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, a uczestnicy innych konkursów otrzymali również niezapomniane nagrody i upominki.
Duch, udzielanie pomocy ofiarom wojny, a także ochrona praw nieletnich to główne tematy podjęte na kongregacji duchowieństwa archidiecezji lwowskiej. 2 czerwca duchowni archidiecezji lwowskiej zjechali się do Brzuchowic koło Lwowa, aby omówić najbardziej aktualne sprawy z życia archidiecezji. Na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego ksiądz Oleg Salamon wygłosił konferencję na temat ochrony nieletnich w służbie Kościoła. Na spotkaniu duchowieństwa ksiądz biskup Edward Kawa przedstawił działalność Caritas Spes i posługę humanitarną archidiecezji lwowskiej oraz podziękował księdzu Marcinowi Iżyckiemu, dyrektorowi Caritas Polska, księdzu Arturowi Janiec, dyrektorowi Caritas archidiecezji przemyskiej oraz księdzu Wieczesławowi Hrynewiczowi, dyrektorowi Caritas Spes Ukraina za dobrą współpracę i szybką koordynację jak w zbieraniu, tak i w doprawie pomocy humanitarnej potrzebującym nie tylko na terenie archidiecezji lwowskiej, lecz także na terenach, które bezpośrednio ucierpiały od wojny i na terenie niektórych toczyły się walki. Oś Agnes Boży, iżo bere grichy świtu, blażeni ti, iżo na trapezu Agnca poklikani. Завдяки участі в цієї жертві, котру твій син наказав складати на його спину. Випікали навіть хліб, так як ми ще зв'язкували з Caritasem. Найперед мав ще ограничити тільки до нашої дієцезії, але потім вийшла така потреба, що... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czcigodny księża arcybiskupie, księża biskupi, czcigodni kapłani, osoby życia konsekracji. W tym dniu być tutaj z wami w Brzuchowicach. Poranek 24 lutego 2022 roku, który tutaj z tej strony był księża, siostry zakonne, panie pośle. Na początku pragnę bardzo gorące pozdrowienia przekazać od księdza... ...rządy i ludzie indywidualni, jak jeszcze proszę księdza Wiaczysława. Panie i siostry zakonne, naprawdę chciałbym, już tyle było powiedziane słów wdzięczności, ale naprawdę założyciel mojego Instytutu Polityjnego, Wincenty Polity, dużo mówił o współpracy. No, bez współpracy no to nic nie jesteśmy. Czcigodny księża arcybiskupie, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, siostry zakonne, środki, magazyny nasze i inne rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za waszą obecność i tutaj za tę, jaka jest sytuacja w naszej archidiecezji. No tak przykro, niego tutaj nie ma, więc mogę tak powiedzieć, czy jednego czy drugiego była taka odpowiedź. Na to tak, na takie głupoty to ja nie mam czasu. Samego Charkowa, sama tutaj są z Charkowa, a 2 tygodnie spędziłem święta i przed świętami na terenie diecezji wrocławskiej. Tam miałem msze święte po ukraińsku dla nich, spowiedź. Biskup Augsburga poświęcił miejsce i kamień węgielny pod nowy kościół rzymskokatolicki w Radechowie w obwodzie lwowskim. Uroczysta msza święta odbyła się 4 czerwca w Wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego. Przewodniczący delegacji biskupów niemieckich, którzy niedawno odwiedzili Ukrainę, jego eminencja Bertrand Johannes Mayer w obecności arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i biskupa Witalia Skomarowskiego symbolicznie wmurował kamień węgielny pod nowy kościół w Radechowie, którego budową będzie opiekować się wspólnota katolików Augsburga. Patronem nowego kościoła w Radechowie będzie święty Józef. Kamień węgielny pod nowy kościół w Radechowie został przywieziony z ziemi świętej, po której chodził wasz opiekun, święty Józef, powiedział biskup Bertram Johannes Mayer. Z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim jego łączy doświadczenie wspólnej pracy podczas pontyfikatu Jana Pawła II, osobistym sekretarzem którego był Mieczysław Mokrzycki. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował biskupowi augsburskiemu Bertramowi Majerowi za wizytę solidarności oraz pomoc w budowie nowego kościoła na ziemiach archidiecezji lwowskiej.
Chaj bude sława ludowi i pokolenia. Sława ludowi Jezusu. Lei è canonico nella cattedrale anche, sì, a Leopoli, il decano. Sì, sì. Sono anche quello che costruirà questa chiesa. Sì, sì, sì. Lui ha fatto la chiesa di San Giovanni Paolo II. Ah, sì, sì, sì. Dove Parolin ha benedetto la pietra. Soltanto di fare pressione. E tenere, premere e tenere. Ci sei proposto? Ci sei biscupi di Italia? Ci sei proposto? Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, sit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Polska pomoc dla szpitali lwowskich i iwano-frankowskich. 4 czerwca europosłanka przy Parlamencie Europejskim pani Beata Kempa przyjechała do Lwowa z pomocą humanitarną dla lekarzy ukraińskich. Pomoc została zebrana przy wsparciu księdza Cezarego Chwilczyńskiego z parafii św. Józefa w Żurawinie pod Wrocławiem oraz we współpracy z Fundacją My Polacy wspólnie z Dolnośląskim Towarzystwem Lekarskim. Oprócz leków i sprzętu medycznego polscy lekarze przekazali także karetkę pogotowia do iwano-frankowskiego obwodowego Centrum Prenatalnego. Ten wóz pogotowia jest wyposażony w inkubator dla noworodków i ma jeszcze inne specjalistyczne urządzenia. No, ta karetka została podarowana przez samorząd Radzipowa parafii w Żurawinie. Karetkę wyposażyła firma ratownicza Poseidon. Do tej pory było tak, że środowisko lekarskie współpracowało z tą fundacją Poseidon w ten sposób, że my kupowaliśmy karetki i oni je przewozili. Tutaj zamieniliśmy się rolami. Fundacja Poseidon karetkę wyposażyła w sprzęt specjalistyczny, natomiast ja jako lekarz przywiozłem ją do Lwowa. Bardzo dziękujemy za przekazanie tej karetki dla miasta Iwano-Frankiwska. Karetka będzie przekazana do szpitala wojewódzkiego, prenatalnego i na pewno już z opinii lekarzy wiem, że będzie im bardzo przydatna. Tym bardziej ten sprzęt, który został wyposażony, będzie pozwalał im przewozić noworodki w ciężkim stanie do innych szpitali specjalistycznych po całej Ukrainie. Bardzo dziękujemy. Przyda się, jest inkubator specjalny karetkowy, także będzie można rzeczywiście to robić.
zobaczyliśmy apostołów, którzy wraz z Maryją oczekiwali i otrzymali Ducha Świętego. Dziś święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Jesteśmy uczestnikami ponownego zesłania Ducha Świętego. Będziemy świadkami tego wydarzenia poprzez bierzmowanie sześcioro przedstawicieli naszej parafii. Sakrament bierzmowania w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. 6 czerwca o święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła sześciorgo młodych serc parafii katedralnej przyjęło sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Edwarda Kawy. W swoim przemówieniu biskup Edward podkreślił ważność świadectwa wiary młodych ludzi w dzisiejszym świecie. On także życzył młodym darów Ducha Świętego, aby towarzyszyli im przez całe życie. Po homilii kandydaci do bierzmowania podeszli do biskupa, który zgodnie z obrzędem konfirmacji włożył na każdego ręce, modlił się nad każdym z kandydatów i później każdemu namaścił czoło świętym olejem. Przypomnę, że zgodnie z nauczaniem Kościoła Świętego owocem tego sakramentu jest dar Ducha Świętego, który pomaga wzrastać w łasce, jeszcze mocniej łączy człowieka z Chrystusem i Jego Kościołem oraz umacnia wiarę otrzymaną na Chrzcie Świętym. Proszę przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej we Lwowie. Dzisiaj, kiedy przeżywamy to święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i jesteśmy świadkami sakramentu bierzmowania, który razem właśnie tutaj ta mała wspólnota sześciu osób za chwilę otrzyma, jest dla nas ważne, abyśmy też popatrzyli na te wydarzenia też przez pryzmat Słowa Bożego. I to jest, kochani moi, szczególnie wy, kandydaci do bierzmowania, dzisiaj bardzo ważne, abyśmy potrafili patrzeć na świat, na wszystkie wydarzenia, które się dzieją dzisiaj wokół nas, ale też i w nas samych, przez pryzmat wiary, szczególnie przez Słowo Boże. Pewne znaki, które nam towarzyszą w tym sakramencie, one są dla nas też bardzo istotne teraz, szczególnie w tym trudnym czasie, który każdy z nas na swój sposób przeżywa. Chodzi tutaj teraz o modlitwę, o znak krzyża i o przyjęcie tego testamentu na krzyżu, który dla nas jest bardzo istotny, szczególnie dla rzymokatolików, kiedy przyjmujemy Maryję jako naszą matkę, jako tą, która się nami opiekuje i do której się możemy ciągle udawać i prosić o potrzebne łaski, która się za nami wstawia. Otóż pierwszy znak – modlitwa. Jak czytamy dzisiaj Księgę Rodzaju w pierwszym czytaniu, całe wydarzenie się dokonuje właśnie w tym ogrodzie rajskim, który przez niewierność pierwsi rodzice Adam i Ewa utracili. Jak czytamy Ewangelię Jana, gdzie się dokonuje ten testament, to się dokonuje na tym wzgórzu Golgota, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Prosimy się, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże, aby stały się źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdzą wiarę, pomnożą dobre czyny, pocieszą w cierpieniach i przyczynią się do zbawienia dusz. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem Twojej bojaźni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pokój z Tobą. Janie, przyjmij znamię Tego Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Ewo, przyjmij znamię Daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Antoni, przyjmij znamię Daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Stanisławo, przyjmij znamię Daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Łukaszu, przyjmij znamię Daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Za obecnego wśród nas biskupa Edwarda, za kapłanów naszego dekanatu i całe duchowieństwo, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili owczarnię Bożą do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Szesnastego czerwca w rzymskokatolickim sanktuarium Matki Bożej Janowskiej, Królowej Pokoju w Joanna Frankowem, kiedyś Janowie koło Lwowa, pożegnali poległego bohatera Wasyla Łuczkiwa. Zginął on 11 czerwca w boju z rosyjskimi najeźdźcami. Pożegnać żołnierza i podtrzymać rodzinę przybyli setki ludzi, parafianie z parafii, do której uczęszczał, mieszkańcy Joanna Frankowego, księży różnych wyznań, a także koledzy żołnierzy. Trzeba dziękować za jego odwagę, za obronę naszej ojczyzny i wszystkich nas. I wszystkich nas, powiedział biskup Edward Kawa podczas mszy świętej żałobnej. Niech nasza modlitwa o świętej pamięci Wasylu będzie podziękowaniem za dar jego życia, za jego przykład, za jego odwagę, za to, że zadecydował opuścić rodzinę i pójść walczyć w obronie kraju i domu, naszej ojczyzny i nas wszystkich bez wyjątku. Ale niech to będzie też również dla nas przypomnieniem, że mamy obowiązek wobec naszego brata Wasyla i tysięcy tych, którzy dziś oddają za nas życie, aby też na własny sposób starać się zmienić tą sytuację i powstrzymać wroga przez naszą modlitwę. Mamy pomagać Bogu działać w nas i przez nas. I to jest nasze zadanie. Wasyl Łuczkiw, gorliwy katolik, przykładny ojciec i mąż, a także świadomy obywatel, z godnością odpowiedział na wezwanie do obrony ojczyzny. Wasyl Łuczkiw zostawił rodzinę, żonę i dwóch synów. Na drodze ze świątyni do cmentarza żegnał Wasyla Łuczkiwa orszak klęczących ludzi, oddając hołd dzielnemu żołnierzowi i wzorowym patriocie swego kraju. Христе, Ти святим хрещенням вчинив нашого померлого брата Василя дитиною Божою, прийми його до сонму своїх обранців. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Боже, Твій Син, żertwa stała ugodną Bogu Ojcu.
żyją czudesne woskresinia i woznesinia na nebo, ta očikujući drugoho jego prišestja, prinosimo tobi seret podjačnih molitov цю живу і святу жертву. Сьогодні покликав до себе всього світу, вчинивши той, який відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Коли Христа з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, як на небі, так і на землі. Бальсамом для нашого серця, для нашої душі. Дякуємо за вашу пастирську Визволь від усіх гріхів Духу Василя, тіло котрого ми тут сховаємо, щоб він міг разом зі святим осягнути вічну радість і тобі. Через переміг нашу смерть, а його славним воскресінням повернув нам безсмертне життя. Вислухай. Ементес ет флентес in hac lacrimarum valle. Thank you.
прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько Василь. Uroczystość Ciała Bożego w Katedrze Lwowskiej. Lwowscy katolicy modlili się o zwycięstwo, pokój i jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Uroczystej mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcia Matki Bożej Najświętszej przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Chrześcijanie pierwszych wieków zachęcali siebie do uczestnictwa w Eucharystii takimi oto słowami. Pójdźmy po życie, po pomoc, po miłość, po świętość. A nam dzisiaj w czasie tej mszy świętej towarzyszą słowa, którymi Kościół modli się, ilekroć zwraca się bezpośrednio do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Ta modlitwa zwraca naszą uwagę na żywą i tajemniczą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która jest ośrodkiem i sensem naszej wiary. To dzięki tej obecności Jezusa pośród nas przywołujemy zbawczą mękę Jego, której owocem jest dla nas zbawienie, czyli ciągłe zapewnienie, iż w domu Ojca jest mieszkanie. Tak wiele, że każdy, kto tylko zapragnie, może tam odnaleźć dla siebie miejsce błogosławionej wieczności. Ta modlitwa przypomina nam również o powołaniu, jakie każdy chrześcijanin otrzymał od Boga, który wybrał nas do wiary, a mianowicie o świadectwie, poprzez które inni mają trafić do wspólnoty wierzących. To dzięki wierze w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza stajemy się Jego przyjaciółmi. Pochodzący ze Szwajcarii biskup Józef Hassler, kiedy pracował jeszcze jako wikariusz w Genewie, lubił spędzać długie chwile w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pewnego wieczoru po dłuższej modlitwie i głębokim ukłonie przed tabernakulum obszedł jak zwykle cały kościół, aby sprawdzić, czy drzwi są pozamykane. Przechodząc boczną nawą obok konfesjonału, usłyszał jakieś podejrzane szmer. Podszedł więc bliżej i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył w konfesjonale siedzącą kobietę. Co pani tutaj robi o tak późnej porze? Zapytał. W odpowiedzi usłyszał: jestem protestantką. W okresie Wielkiego Postu głosił ksiądz kazania o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Brałam w nich udział, ale miałam wątpliwości, czy sam kaznodzieja wierzy w to, co głosi. Dlatego szukałam okazji, aby zobaczyć, jak się ksiądz modli w samotności bez światła. Pragnęłam wiedzieć, jak zachowuje się wobec Eucharystii chrześcijanin, który wierzy w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Teraz zobaczyłam na własne oczy i uwierzyłam.
Ta kobieta uwierzyła w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, obserwując modlącego się przed tabernakulum kapłana. Uwierzyła w obecność Jezusa, gdyż zobaczyła, że głoszone słowo na ambonie nie jest tylko wymogiem stawianym parafianem, ale jest codziennością życia dla tego, który głosi naukę i zachęca, aby uwierzyć i upaść na kolana przed rzeczywistą obecnością Syna Bożego w Najświętszym Sakramencie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki także wezwał wszystkich wiernych, aby nie tracili nadziei w tym trudnym czasie, lecz przybliżali Królestwo Boże, pomagając swoim bliźnim, żołnierzom, modlitwą, a także czyniąc uczynki miłosierdzia. W sobotę 26 czerwca w Lwowie uczczono patrona miasta, świętego Jana z Dukli, którego relikwie zostały przeniesione do kościoła, w którym on służył. Dziś to jest kościół świętego Andrzeja, dawny klasztor Bernardynów. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobilo wraz z metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, a także braćmi bernardynami pochodzącymi z różnych stron Ukrainy i księżmi z dekanatu lwowskiego. Chłopaki często mi mówią, że w okopach na froncie nie ma niewierzących. Doświadczamy jedności. Mówią święty Jan z Dukli, który nas dziś zaprosił, raduje się teraz, bo kiedy my jesteśmy razem, przebywamy w miłości. Wtedy Bóg działa. Pozwalamy Bogu działać, gdy jesteśmy razem. Wtedy otwierają się drzwi nieba i Bóg zsyła wielką łaskę. Biskup Jan Sobilo podkreślił, że ta wojna, która trwa, jest początkiem odrodzenia nie tylko Ukrainy, ale także Europy i całego świata. Na uroczystość do Lwowa przybyli mnisi z prowincji świętego Michała Archanioła Zakonu Braci Mniejszych w Ukrainie oraz duchowieństwo i wierni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Chór żeński z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Zbarażu upiększył Eucharystię swoimi pieśniami. W tym roku procesja nie przechodziła ulicami miasta ze względu na stan wojenny, więc święty Jan pozostał nieco dłużej w świątyni, gdzie służył i skończył swoje ziemskie życie.
Przypomnę, że święty Jan z Dukli zmarł 29 września 1484 roku w Lwowie. Po jego śmierci zaczęły się działać cuda, najwięcej z nich dotyczyło uzdrowień. Życie i posługę mnicha z Lwowa Kościół oficjalnie uznał za godne do naśladowania. Aktu kanonizacji zakonnika bernardyńskiego Jana z Dukli dokonał w 1997 roku papież Jan Paweł II. Страждання зявкли і складаючи тобі подяку, розламав всяка честь і слава. Передайте один одному знак миру. Хоч агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Zakończył się 11 tydzień kultury chrześcijańskiej. Niedzielny wieczór 26 czerwca dzieci z parafii katedralnej zaprezentowały śpiew i przedstawienie poświęcone ich rodzicom. Bardzo szczegółowym i bardzo czułym był występ przygotowany przez dzieci ze specjalnymi potrzebami z koła Kwiat Anielski. Tegoroczny tydzień kultury chrześcijańskiej we Lwowie był wyjątkowy, ponieważ z powodu wojny nie mogły dołączyć do niego gości z zagranicy. Więc w przedstawieniach brały udział dzieci z parafii katedralnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a także goście z Filharmonii Lwowskiej.
27 czerwca katolicy z całego Lwowa wypełnili kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie na zboiskach. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Jacek Kozor, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła we Lwowie na Sychowie. Uroczystość parafialna rozpoczęła się z adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwy o zwycięstwo i pokój w Ukrainie za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Potem wszyscy wyruszyli w procesję wokół kościoła, po której nastąpiła wspólna modlitwa podczas mszy świętej. Maria nieustannie nam pomaga i uczy nas tego samego. Jesteśmy gotowi na szybkie działanie i wielkie poświęcenie, ale na krótki czas. Brakuje nam nieustanności. W rzeczywistości ta nieustanność jest darem, którym żyje Maryja. Módlmy się za jej wstawiennictwem, abyśmy mieli odwagę dzielić się nieustannie pomocą, którą otrzymujemy od Boga. Na zakończenie mszy świętej proboszcz parafii ksiądz Mikołaj Lipitak serdecznie podziękował wszystkim księżom i wiernym za liczny udział w uroczystości odpustowych. W sposób szczególny podziękował pani Elizie Dzwonkiewicz, konsulowi generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie za obecność, a także za pomoc w działalności parafii na zboiskach lwowskich. Wiele było, przecież jesteśmy w czasie wojny, takich wydarzeń, kiedy Maria odwracała losy. Wojen, losy bitew, jak choćby pod Lepanto w XVI wieku, Wielka Morska Bitwa, kiedy cały lud chrześcijański modlił się na wezwanie papieża na różaniec i przyszło zwycięstwo z przeważającymi siłami muzułmańskimi, ocalona została chrześcijańska Europa.